Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Lakardum, gdzie wspólnie sobie obejrzymy i skomentujemy, zgadza się, zgadliście, kolejny odcinek naszego ulubionego programu pod nazwą Szkoła. A może nie zgadliście, może po prostu tytuł przeczytaliście filmu, tak też jest możliwe. I jeżeli jakimś cudem, i powtarzam, jakimś cudem, komuś by się znudził program Szkoła, to napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzach. Ja te komentarze naprawdę czytam i wiecie, biorę wasze sugestie. Biorę i do kosza wyrzucam. A w międzyczasie oglądajmy. Zapraszam! Licealiści z 3A są podekscytowani zbliżającym się wyjazdem w Bieszczady. A jak wszyscy doskonale w Polsce wiemy, co się wydarzy w Bieszczadach pozostaje. Więc teraz taka rada dla was jest, chłopaki, nie chodźcie sami po górach, bo was nikt nie będzie szukał, zostaniecie tam na zawsze. Chłopcy testują właśnie drona, którego zamierzają ze sobą zabrać. Na wyjazd z kolegami wybiera się Antoni Staszkiewicz, któremu rodzice obiecali, że pożyczą samochód pod warunkiem, że poprawi oceny. Ej, ale powiedz tylko, że twoi rodzice pozwolili nam samochód pożyczyć. Życzyć. Moi powiedzieli, że musiałoby im rozum odebrać, żeby dali nam. No nie żartuj, stary. Nie, no nie gadaj. Żartuję. Pozwolili. Tylko jest jeden warunek. Ło, jaki zajebisty dron. Ewidentnie, któryś z tych chłopaków miał niedawno komunię. No dobra, ale dowiedzieliśmy się, że jeden z tych chłopaków dostał drona na komunię. I teraz chcę się dowiedzieć, co reszta chłopaków dostała. Podobno teraz popularnym prezentem na komunię jest quad. Muszę poprawić wszystkie banie i nie zaliczyć żadnych w top. Inaczej wiesz, nic z samochodu. A, dasz radę, będziemy ci pomagać. Radę. Tak? No to może zacznijmy od zadania z matmy, macie? Co ty, raz w roku zrobiłem, to wystarczy, nie? Aha, zajebiście. Uważaj. I jeb dronem w okno szkoły! Zajebiste. O, nie, to drogi. Zatrzymaj, naprawdę. Nie, wiesz, to czekaj, bo to zatrzysam trochę. O, hej. Słuchaj, organizuję imprezę urodzinową w tą sobotę. I jak chcesz, to możesz paść. W sumie byłoby miło, jakbyś przyszedł. Co ty, dziewczyno, do mnie mówisz? Dziewczyny są ohydne i fuj! I w ogóle idę na swój domek na drzewie i nie idź za mną, bo tam dziewczyny nie mają wstępu. Jasne, dzięki. No to okej, to napiszę ci na fejsie, gdzie dokładnie. Okej. Olga! Poczekaj sekundę. Słuchaj, nie zrobiłabyś czegoś dla mnie? No, zależy co. Wiesz, mam zadanie z matmy. A kompletnie nie wiem, jak się do tego zabrać. Olga, słuchaj, kochana, ja ci naprawdę kocham z całego serduszka i mam do ciebie wielką prośbę. Nie zrobiłabyś czegoś dla mnie? Nie no, spoko, tylko zależy co. Bo słuchaj, moja prośba jest taka, napisz za mnie maturę. A tam pan Maciek, montażysta, co tam u ciebie? Masz maturę w tym roku? Co ty maturę masz w tym roku? Ty wiesz, jak będziesz miał 18 lat, to ja cię zwolnię. Wiesz o tym, prawda? Bo kanał Lakardum zatrudnia tylko niepełnoletnich montażystów. Dziecięca siła robocza. Pychota. Zaufajcie mi, jak raz spróbujecie dziecięcej siły roboczej, nigdy nie wrócicie. No i super, mamy auto na wyjazd, więc będzie mega zarąbista impreza. Tylko Antek musi pilnować swoich ocen, żeby jego starzy się nie rozmyślili, ale jak widać daje sobie radę bez problemu. W klasie 3A liceum zaczyna się lekcja informatyki z Kariną Kłosek. Ten chłopak miał dosłownie tylko jedno zadanie. Nie dostać złej oceny, żeby rodzice nie zabrali mu auta. Po czym nagle okazuje się, że ma teraz lekcję informatyki z panią Kłosek. Czyli dosłownie nie mogło być gorzej. Albo w sumie mogło być gorzej, jakby Osama Bin Laden ich uczył. Nauczycielka zgodnie z zapowiedzią ma pytać całą lekcję. Koledzy boją się, że jeśli Antek dostanie jedynkę, rodzice nie dadzą mu auta na wyjazd. Ale chłopak jest przekonany, że poradzi sobie z odpowiedzią. Pani nauczyciel marnuje całą godzinę lekcyjną tylko po to, żeby przepytać uczniów. Świetnie wykorzystany czas, mordo, świetnie. Brofist, brofist! Chyba dwie pały znów, nie? No, zabrak zadania i co? To ogarnij się. To, że chcemy w Bieszczady jechać twoim autem, a nie stopem, debilu. Wiesz, już wyluzuj człowieku. Tak jak rozmawialiśmy, będę dzisiaj całą lekcję oskutywać na temat sieci komputerowych. Natomiast teraz jeszcze rozdam wam sprawdziany z zeszłego tygodnia. Proszę, żebyście się z nimi zapoznali. Proszę bardzo. Co? Jedynka? Ale przecież ja to umiem, no zrobiłem wszystko, panie profesor. Wszystko źle. Jedynka? Ale proszę panie, przecież wszystko zrobiłem. Na przykład było polecenie, wskaż w jaki sposób korzystać z przeglądarki internetowej. No to napisałem przecież, że wchodzi się na stronę wykop.pl i narzeka się razem z innymi Mirkami na to, jaka Polska jest do dupy. O, nieprawda. To jest dobrze i to, za to powinna być co najmniej truja. Nie podnoś głosu, to ja ustalam kryteria ocen. No świetnie. No i co teraz? Poprawię to. Staszkiewicz, proszę do odpowiedzi. No nie wierzę.
Jak tam, panie Staszkiewicz? Fajnie było w tych Bieszczadach? Fajnie? Warto było kupować drona, żeby w Bieszczadach latać? Przecież mówiłeś, że sobie poradzisz. No idź. Masz jakiś problem? Czyli tak się bawimy, panie Kłosek. Dobrze. Nie, 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 żaden problem, panie profesor, już idę. Już idę do pani. No ja myślę. Uczeń postanawia wykorzystać swój urok osobisty i oczarować groźną nauczycielkę. Ma nadzieję, że dzięki temu uniknie kolejnej jedynki. Mhm, już zaraz wszystko panie wyjaśnię, na czym polega ta usługa. Przepraszam, nie mogę się skupić. No to radzę się postarać. Mhm. Jakie ma pani piękne włosy dzisiaj. Oh, damn! Oh! Zdesperowany licealista podrywa nauczycielkę, bo ma nadzieję, że nie dostanie następnej jedynki. W przeciwnym razie będzie mógł tylko pomarzyć o wyjeździe z kolegami w Bieszczady. Zdesperowany licealista postanowił poderwać panią Kłosek. Czy ty, chłopie, sobie zdajesz sprawę z tego, że jej się nie da poderwać? Równie dobrze mógłbyś próbować poderwać smoka wawelskiego. Staszkiewicz, to chyba zapomniałeś, gdzie my jesteśmy. Przepraszam, ma pani rację. Pytała pani o usługę DNS. Jest to... A myśmy w ogóle to brali? Usługa DNS. A kojarzę, ja to chyba brałem ostatnio, jak w klubie byłem. Tak, na poprzedniej lekcji o tym rozmawialiśmy. A tak, tak, coś sobie przypominam. Miała wtedy pani taką piękną, fioletową bluzeczkę. Mordo, proszę cię, naprawdę, już tego smoka wawelskiego poderwi, serio. Twoje zachowanie jest niedopuszczalne, dostajesz jedynkę, nie umiesz, proszę na miejsce. Ale, panie profesor, no jaką jedynkę, może jakiś... mały minusik? No dobrze, Staszkiewicz, skoro prosisz, to jest jedynka i do tego jeszcze minusik mały. Staszkiewicz, twoje zachowanie jest karygodne. Proszę mi pokazać zadanie domowe. Ale jakie zadanie domowe? Przecież na dzisiaj nic nie było. No nic nie było dzisiaj, nie? No jak to jakie zadanie domowe? Te, które w tej sekundzie zadałam. Nie masz? No przykro mi bardzo. Czyli nie masz zadania domowego? No to dostajesz trzecią jedynkę. Trzy, dobrze pamiętam? Taka piękna kobieta, a rozdaje same takie paskudne oceny. Staszkiewicz, dostajesz również uwagę z zachowania, a teraz proszę w tej chwili wrócić do ławki. Świetnie, po prostu świetnie. Staszkiewicz, nie przejmuj się. Ja słyszałem nawet, że ta góra lodowa, w którą Titanic uderzył, to była pani Kłosek, więc nie dziwne, że jej nie poderwałeś. No to mnie pobrycę przez ciebie. Fajnie, widzę, że kostkowa na twoje zaloty nie poleciała. Cholera. Nieźle ją wkurzyłeś. Wlepiła mi trzy banie i uwagę z zachowania. Nie ma mowy, żeby ta okropna wiedźma zepsuła nasz wypad w góry. Zrobię wszystko, żeby poprawiła mi ta małpa te oceny. Taka jest odporna na mój urok osobisty? No to jeszcze zobaczymy. Jezus Maria, to sobie zabrzmiało, jakby mówił: no pani Kłosek, nie dałaś mi się poderwać, więc siłą ją poderwę. Jak mówię, zbajeruję Kłosek. Antek Staszkiewicz z trzeciej A liceum na lekcji informatyki dostał trzy jedynki i wie, że jeśli dowiedzą się o nich rodzice, to nie pożyczą mu samochodu na wyjazd w góry z kolegami. Chłopak nie chce do tego dopuścić. No właśnie w tym rzecz. Czy rodzice muszą się dowiedzieć? Znaczy owszem, muszą, ale to dopiero za jakiś czas, jak będzie wywiadówka czy coś ten deseń. Dopiero po wyjeździe w Bieszczady. Postanowił wykorzystać swój urok osobisty i poderwać Karinę Kłosek, aby przekonać ją do poprawienia mu ocen. Ale chodzi o to, że to jest jedyny ratunek, żeby ta małpa poprawiła mi oceny, rozumiesz? Rozkocham ją sobie. A potem zrobi dokładnie to, czego ja będę chciał. Dobra, dobra, stop. Byczku, ja ci nawet moje własne auto pożyczę, tylko proszę, zostaw tą panią Kłosek, bo to nie zadziała! I powiedz mi, jak ty chcesz mnie w sobie rozkochać, bo nie czaję? Masz swoje sposoby. Kwiaty do pokoju nauczycielskiego już zamówione, a teraz dawaj tego drona, gdzie go masz? Szacuj, to chodźmy. No to chodźmy. Zamówiłeś jej kwiaty? Oczywiście, Kłoskowa po prostu oniemieje, jak dostanie bukiet pięknych kwiatów ode mnie. Co? Na pewno. Ty jak coś wymyślisz? Wyciągaj. Czekaj, bo go tu uschowałem, żeby nikt nie ukradł. Wow. Wygląda zajebiście. Coś mi... Masz? Dobra, trzymaj. Daj patrzcie. O, jakie leciutki. No wiadomo, że leciutki. Ten dron został zrobiony z kartonu i odrobinki śliny. Zupełnie jak państwo polskie. A co tam masz? To jest nasz bilet do Bieszczady. Najpiękniejsza Karino ze snów moich dziewczyn. No, Boże, ale naprawdę jest z czego się śmiać. Szkoła, czekaj, czekaj, szkoła na Sudeckiej, nie ma nauczycielki lepszej, choć przy tobie nie ratuje, dla mnie informatyka, bo tak z miłości do ciebie moje serce pika. Już jest pośmiane. Miłosne dla Kłosek? Otóż to, rozkminiałem go całą
lekcje. Krysta, że ja to muszę tłumaczyć. Mordo, po pierwsze to wiadomo, pani Kariny nie poderwiesz, a po drugie, ja wiem, że nie przestaniesz, będziesz cały czas próbował, więc proszę cię, chociaż użyj najlepszego możliwego podrywu. Nie jakieś głupie wierszyki wysłane przez drona. Zaśpiewaj jej piosenkę pod oknem. Maurycy? Co ty tutaj robisz o 7 rano? Cześć! Piosenkę ci napisałem! Miód malina, co to jest za dziewczyna? Czy ktoś podpowie mi, gdy ciało swe wygina? Miód malina! No, jak ona to zobaczy, to cię zabije. Widzieliście z niego taki poeta? Dobra, chodźmy, już mamy misję do wykonania. Pomóżcie mi, dobra. Dawaj tablet. Boże, ja się boję. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. To najbardziej powalony i obrzydliwy pomysł ever, żeby wyznawać miłość kłosek. To najbardziej powalony i obrzydliwy pomysł kiedykolwiek. Jednak pozwalam na niego, bo jestem trochę ciekaw, co się wydarzy. Antek chce oczarować nielubianą nauczycielkę informatyki, a potem nakłonić ją do poprawienia mu ocen. Napisał dla niej wiersz miłosny i zamierza jej go wręczyć przy użyciu drona kolegi. Dobra, to startuje. Lecimy, lecimy, dobrze, dobrze. A, latanie dronem w pomieszczeniach. Czyli dosłownie coś, co jest na każdej instrukcji drona, żeby tego nie robić właśnie. No i właśnie przez takich chłopaków my, prawdziwi droniarze, mamy złą opinię, no. Bo taki gówniarz sobie lata dronem, wpiernicz się w ścianę, w szybę i zrobi zniszczenie i mamy złą opinię, tak? A gdy prawdziwy droniarz, taki jak ja, chce sobie podglądać sąsiadów, to od razu wielki problem, no. Uważaj bardziej w prawo. Okay. W prawo. Dobra. Kurde, no. Pokaż to szybko. Okej, dobra, w porządku. Jak tak patrzę, że oni ledwo tym dronem sterują, to ja zaczynam się obawiać, czy oni tym dronem nie zrobią pani kłosek kamikadze. Słyszeliście o Pearl Harborze? O, dobrze, 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 dobrze. Uważaj. Dobrze, Jezu, o, kurwa, kurde, no. Czekajcie. Dobra, spieprzamy. A mój dron? Spieprzamy, spieprzamy. O Jezus Maria. Dlaczego mi to tak strasznie przypomniało scenę z King Konga, jak King Kong jest na Empire State Building i ręką wali w te samoloty przelatujące obok niego. To jest. Kto to przyniósł do szkoły, pytam. Dobrze, dobrze, jeśli chcecie odzyskać sprzęt, proszę mi powiedzieć prawdę. Czyje to jest? Naprawdę, nie wasze. Nie wasze, tak? Chwila, darmowy dron! To nawet ja się zgłoszę, że to zrobiłem. Dostanę jakąś tam karę, uwagę, whatever, ale będę miał darmowego drona! This is Elon Musk. Dobrze, no wygląda na to, że to wcipnie się uciekł. Chodźcie lepiej do pokoju nauczycielskiego. Karina Kłosek jest wściekła, bo myśli, że uczniowie chcieli jej dokuczyć. Uspokój się, proszę cię. Ale to już jest skandal, żeby uczniowie bezkarnie atakowali nauczycieli. Co jeszcze wymyślą? Niedługo rzucą się na nas z pięściami, tak? Karina, przestań, przecież to był na pewno tylko żart. Żart, nie żart, takie rzeczy naprawdę nie powinny się zdarzać. Karina, powiedz mi, nic ci naprawdę nie jest? No nic, ale mogło to komuś zrobić krzywdę, prawda? Mogło, mogło. Czy naprawdę nie są żarty? To do ciebie. Co jeszcze? Najpiękniejsza Karino, ze snów moich dziewczyna szkoła na Sudeckiej nie ma nauczycielki lepszej. Choć przy tobie nie istnieje dla mnie informatyka, bo tak z miłości do ciebie moje serce pika. Co to ma być? No mnie przekonało, ja bym dał chłopakowi szansę. Są interesujące. Żenujące żarty dzisiejszej młodzieży. Wiesz, może to nie jest żart, tylko wyznanie? Żenujące żarty. Tak? Mam kwiaty dla pani Kariny Kłosek. Kłosek chyba. Kłosek, faktycznie. Przepraszam. Proszę. Tu. Aha. To jeszcze podpis. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. No to jeszcze coś jest. Czytaj. Proszę. Dla najpiękniejszej nauczycielki w Krakowie. I ta biedna pani obok. To nie dla mnie! No. Piękny bukiet. Sądzicie, że to któryś z naszych uczniów? Nie wiem, ale ja już się dowiem. No, wiesz, Karina, wygląda na to, że masz tajemniczego wielbiciela. A żarty sobie stroisz? Ja? Już jego znajdę. Niesamowite jest to, że nawet inni nauczyciele się boją pani Kariny. Chryste! Ja bym się wcale nie zdziwił, by się okazało, że pani dyrektor się jej też boi. A ja jej wstawię do wody. Mnie się podobają. Dzisiejsza młodzież jest rozpuszczona do granic możliwości. No jak jej nie kochać, no come on. Dzieciaki myślą, że wszystko im wolno. Ale ja nie pozwolę robić z siebie żartów. Dowiem się, kto zorganizował tę całą szopkę i dopilnuję, żeby został ukarany.
Dałem tyszaka za tego drona, skupiam... Adrian Boczar jest zły na Antka, że przez niego nauczycielka zabrała jego drona. To drogie urządzenie, na które chłopak wydał wszystkie swoje oszczędności. Cicho, kosek idzie. To wasza sprawka? Myślę, że nie. Wy coś wiecie na ten temat? To wasze? Pani Kłosek, to może być moje, ale proszę mi powiedzieć, jaka będzie kara. A, nie klasyfikacja z zachowania? A nie, to nie moje, to nie. A wy coś wiecie na temat tego drona? Nie. Ostrzegam, że jeżeli cokolwiek na ten temat wiecie, to pożałujecie, nie chcąc powiedzieć. Nie, ja nic nie wiem. Chyba słabo ci ten podryw wyszedł. Kłosek jest mega wkurzony. No idź, przyznaj się. Ale nie, rozumiesz, sprawa jest za świeża. Ujawnij się, jak będzie pora. Idź! Dobra, to sam pójdę. Ej, no gdzie? Przecież zaraz wyjdzie, że to ty zarywałeś do kłosy. W ogóle, przewodnik, co ty się tak pienisz? Co się pienie? Chyba ja wydałem tyśka na tego drona, nie ty. Ten cały twój plan jest do dół. No, ej, spokojnie. Adrian przesadza. Mój plan jest po prostu zajebisty. Wiadomo, że Kłoskowa będzie teraz zgrywała niedostępną, ale prawda jest taka, że nie ma kobiety na świecie, która nie poleci na poezję i kwiaty, więc nie ma się o co martwić. Prawda jest taka, że nie ma kobiety na świecie, która by nie poleciała na drona. Antek udaje, że zakochał się w Karinie Kłosek. Teraz postanowił się ujawnić i niby przypadkiem dać się zdemaskować. Ma nadzieję, że wyznając miłość nauczycielce poprawi ocenę. Zależy mu na tym, bo w przeciwnym wypadku rodzice nie pożyczą mu samochodu na wypad w Bieszczady z przyjaciółmi. Będzie ciężko to myć. Hej, co ty robisz? To jest mój samochód! Co ty sobie wyobrażasz? Zatrzymaj się, wracaj tutaj! Wracaj! No oczywiście, Staszkiewicz. A któż by inny? Można się było spodziewać tego. Jak seksualnie poprawił grzywkę! Witam, pani Kłosek. Co za kocham cię. Te listy, kwiaty to też twoja sprawa? Przepraszam, ale ja już dłużej nie mogę. Ja panią kocham. Przestań głupotę opowiadać. Naprawdę, a niby pani myśli, że dlaczego dostałem tę jedynkę z odpowiedzi? Ja uwielbiam informatykę, ale jak pani jest obok mnie, to przestań ja już... własnować. Ścieraj w tej chwili ten napis i bierz te kwiatki. Dziękuję. Przestań nadużywać mojej cierpliwości. Masz szczęście, ja się w tej chwili bardzo spieszę. Ale jutro poniesiesz konsekwencje za ten cały cyrk, który od rana urządzasz. Masz to. Następnego dnia Antek nadal ma zamiar podrywać nauczycielkę informatyki. Jest przekonany, że jego sposoby są skuteczne. Chłopak nie wie, że za sprawą filmiku, który uczniowie nagrali wczoraj i wrzucili do internetu, cała szkoła dowiedziała się o jego rzekomej miłości do Kariny Kłosek. Czego ty znowu nie wytrzymasz? Stary, naprawdę, wszyscy o tym gadają. Ale co jest w sumie w tym wstydliwego? Pani Kłosek piękną kobietą jest. Owszem, jak smok wawelski z charakteru, ale Elda piękna kobieta. Mówią, że zakochałeś się w Kłosek albo że masz z nią romans. Ale ja... No jak takie akcje urządzasz, to nie ma się to dziwić w sumie. Dobra, no wiesz, o co chodzi. Wiecie, co się teraz będzie działo w szkole? No i wiesz, co już się dzieje? Ej, Adra, no gdzie tak pędzisz, no? Może byś się przywitał? Siema. Siema. Cześć. A z tobą nie gadam, dopóki nie oddasz mi drona. Nara. Boże. Jakiego focha złapał? Boże, jakie te chłopaczki teraz są wrażliwe! Bo co? Zniszczyłem mu zabawkę za 1000 zł. No wielki mi halo. Nie no, w sumie nie mam się to dziwić. Cały swój zaoszczędzony hajs wydał na tą zabawkę, a przez ciebie ją stracił. Ale mówiłem mu, żeby nie panikował. Twoja dziewczyna idzie. Antek za wszelką cenę chce przekonać Karinę Kłosek do poprawienia mu ocen i oddania drona kolegi. Antek, no fajnie, że to chcesz, ale podrywanie Kariny nie polega na tym, że jej torbę kradniesz! Zawsze, tak, jak zawsze po prostu. Co do wczoraj, ja chciałem przeprosić, że tak to wyszło. To nie był ani dobry czas, ani dobry moment na takie wyznania. Chciałbym, żebyśmy wszystko zaczęli od początku. To wszystko tak jakoś się źle poukładało. Najpierw te 3 jedynki z informatyki, potem ten niewypał z dronem. Właśnie, chciałem zamienić słówko na temat drona. Można? Wiesz co, Staszkiewicz, ja też chcę z tobą o czymś porozmawiać. Zapraszam cię. Dziękuję. Staszkiewicz, ja ciebie też kocham! Antek jest zadowolony, ponieważ myśli, że przekonał nauczycielkę do swojej miłości i Karina Kłosek choć trochę go polubiła. A teraz posłuchaj mnie. Nie wiem, co strzeliło ci do głowy, żeby się tak zachowywać wobec mnie, ale wiedz, że nie zamierzam tego dłużej tolerować. Ale ja mówiłem pani, że to jest silniejsze ode mnie. Cisza! Żarty się skończyły. Jeszcze dziś wzywam do szkoły twoich rodziców i porozmawiam z nimi i z dyrektorem na temat twojego karygodnego zachowania i szczeniackich wybryków. No jak jej nie kochać? No przestańcie, no. Ale ja nie rozumiem. Nie ma takiej potrzeby. A której części nie rozumiesz? Bo tego, że będziesz miał poważne problemy, to chyba już to dotarło do ciebie.
A mogę przynajmniej zabrać drona? Należy do mojego kolegi, jest bardzo drogi. Trzeba było o tym pomyśleć, zanim pożyczałeś. Żegnam. Ale to jest moja własność i nie może pani mi jej zabrać. Przed chwilą powiedziałeś, że nie jest twój. Żegnam, Staszkiewicz. No już, do widzenia. O, i dokładnie w tym momencie Antek stał się tym typem z serialu Obserwator, który ludzi obserwuje. Szczerze nawet nie widziałem tego serialu, po prostu wnioskuję po nazwie, że tam jakiś jest koleś, który obserwuje ludzi. Możecie mnie poprawić w komentarzach ewentualnie. Antek Staszkiewicz z trzeciej liceum od wczoraj bezskutecznie próbował poderwać Karinę Kłosek. Miał nadzieję, że dzięki temu z łatwością poprawi oceny i rodzice pozwolą mu pożyczyć samochód na wyjazd z kolegami. For fuck's sake, Antek, ja widzę, co ty robisz na tym laptopie i już ci teraz mówię, to nie jest dobry pomysł. Jego plan się nie powiódł i chłopak jest wściekły. Antek chce się zemścić i rozpuścić w szkole plotkę, że ma romans z nauczycielką. Wiecie, że niby mam jej nagie foty, bo ze sobą sypialiśmy. I tak w szkole wszyscy gadają, że mamy romans, to co? Ale pogięło cię, po co ty to robisz w ogóle? A nie wiem, no, na beki? Bo mnie zdenerwowała, okej? Okay? To przez nią prawdopodobnie rodzice nie dadzą nam samochodu na wyjazd. Jeszcze nie chcę oddać drona. No to teraz ja ją trochę powkurzam. No dobra, ale przecież mogą ją wywalić ze szkoły. O Jezu, jaki plakat Halka jest za tym chłopakiem. Normalnie we mnie żyją dwa Halki. Obaj są gejami. Nie mówiąc już o tobie. Ale będzie ci żal, jak ją wywalą? Bo mnie jakoś nie... Mnie też. Przeginasz, serio. Reziu, to ona przegina, rozumiesz? I to od wczoraj. No dobra. To my idziemy na WF. To powiedzcie tam Duziakowi, że się zwolniłem do domu. No rób co chcesz. Nie no, Antkowie chyba naprawdę się porypało coś w głowie. Poza tym nie wierzę, żeby ktokolwiek z nauczycieli uwierzył w ich romans. A co najwyżej, to jego wywalą ze szkoły, a nie panią Kłosek. Nie chcę mieć z tą akcją nic wspólnego. Podsumowując dzisiejszą lekcję... Antek umieścił na portalu społecznościowym fotomontaż ze zdjęciami Kariny Kłosek w samej bieliźnie. Zdjęcia docierają do coraz większej liczby uczniów. Widzieliście ten fotomontaż? What the fuck, Antek? Ty może rzeczywiście na tej informatyce się trochę przyłóż, żebyś takiego gówna nie robił więcej. Na kolejną lekcję musicie znać wszystkie typy danych. Antek, szczęście ja. Oraz typy relacji, które mogą zachodzić. W szkole mamy tyle zajebistych nauczycielek. No Turczyn, Gruszka, nawet Nasza Mińska. Co takiego śmiesznego jest w bazach danych? On się wziął akurat za wiedźmę? Co to ma znaczyć? Ja sobie to sprawdzę. W tej chwili wszyscy wyjść. No już, wszyscy wychodźcie. No oczywiście, Staszkiewicz, mogłam się tego spodziewać. I co, teraz się pani już w nim zakochała? Ciekawy on ma sposób na podryw, nie będę oszukiwał. Karina Kłosek jest wściekła, ponieważ licealista ośmieszył ją w oczach wszystkich uczniów. Co się stało, panie profesor? Pytasz się? Ty uważasz ten fotomontaż za zabawny? Pani Kłosek tak samo jak ja nie jest zła o sam fotomontaż, ona jest zła o jakość tego fotomontażu. Cholera jasna, Antek, uważaj na informatyce! Spokojnie, dlaczego się tak pani denerwuje? Przecież ja te zdjęcia mogę usunąć, nawet zaraz. Mogę nawet napisać, że to była jedna wielka ściema. Powiem nawet więcej. Ja mogę nawet panią publicznie przeprosić. Ale pod jednym warunkiem. Ty śmiesz mi stawiać warunki, Staszkiewicz? Jeśli skreśli mi pani te trzy jedynki, to zapomnimy o sprawie tak szybko, jak się ona pojawiła, jasne? No, Antek, to jak? Podobała ci się twoja szkoła, tak? To się z nią pożegna już. Tak, czyli chodzi o te trzy jedynki, które dostałeś. Nie będzie żadnych zdjęć. Pani uniknie problemów w szkole. No proszę pomyśleć, tylko. I ty uważasz, że ktoś rozsądny uwierzy w ten fotomontaż? Oj, pani dyrektor, od razu przestępstwo. No proszę na mnie spojrzeć. Ja taki słodziutki, okrąglutki jestem. No może zapomnimy o całej sprawie. Chodźmy do mnie do gabinetu, musimy chyba poważnie porozmawiać. Ciebie też poproszę. Jestem zaniepokojona twoim zachowaniem. To, co zrobiłeś, było naprawdę absolutnie niedopuszczalne. Zdajesz sobie sprawę z tego, że umieszczanie zdjęć w internecie, cudzych zdjęć w internecie, jeszcze takich, to jest przestępstwo? Przestępstwo? No ludzie, jakie przestępstwo? Dobrze wiem, Adrian mi powiedział. Powiedział mi, że najpierw próbowałeś uwieść panią Kłosek, żeby poprawiła ci oceny, tak? Tak. A potem, kiedy się to nie udało, to postanowiłeś się na niej odegrać. Czy to jest prawda? Bo wlepiła mi pani trzy jedynki na jednej lekcji, kiedy ja właśnie obiecałem rodzicom, że się poprawię w nauce. No jasne. A tak nawiasem mówiąc, to ja też nie byłem zadowolony faktem, że muszę panią podrywać, ale to była jedyna rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Antek jest mądry i wie doskonale, że tak czy siak go wyrzucą ze szkoły. Więc teraz przegina pałę, bo wie, że co mu zrobią. Drugi raz ze szkoły go raczej nie wyrzucą. Po pierwsze, usuniesz jak najszybciej ten fotomontaż z internetu, tak? Tak.
Po drugie, poczekasz w sekretariacie na twoich rodziców i wtedy razem postanowimy, jak cię ukarać. Jak to jak go ukarać? Przecież to śmieszne, należy go usunąć ze szkoły. O tym zdecydujemy na Radzie Pedagogicznej. No ja w każdym razie nie zamierzam czekać i złożę pozew. Masz takie prawo. Ja pierdzielę, ale przypał. Ja nawet nie wiedziałem, że za tę fotkę wiedźmy mogę mieć nawet sprawę w sądzie. No, przegiąłem. Abaj, abaj! Czyż to nie są konsekwencje moich własnych akcji? Rodzice na pewno mnie zabiją, a na dodatek mogę nawet wylecieć ze szkoły. Dlaczego mi zawsze wpadają do głowy takie same kretyńskie pomysły? Kurczę, ciekawe w sumie co z Bieszczadami. Mam nadzieję, że uda się wyjazd. Te foty. Antoni Staszkiewicz za opublikowanie fotomontażu nauczycielki został ukarany naganą i zawieszono go w prawach ucznia, a rodzice zabronili mu wyjazdu z kolegami. Antek przeprosił Karinę Kłosek za swoje zachowanie i nauczycielka zgodziła się nie wnosić sprawy przeciw niemu. Później musieliśmy iść 10 kilosów z buta. No, to było jaja, ale w ogóle dzięki temu spotkaliśmy zajebiste laski, nie? Co w ogóle mieszkały obok nas, się okazało. No nie, i takie rzeczy mnie ominęły. A macie jakieś w ogóle filmiki z tego drona? Nie wymawiaj przy mnie tego słowa. No, ale o co ci chodzi? Przecież już masz tego drona, odzyskałeś go, no przeprosiłem cię. Nie, nie o to chodzi. O co? Już pierwszego dnia wpadł nam do potoku. Spokojnie, to jest dosłownie klasyka każdej osoby, która kiedykolwiek posiadała drona. Pierwszy lot, jeb w ścianę! Albo ewentualnie do rzeki, jak chłopaki. Dziękuję wam, kochani, serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka na kanale La Cardum. Oczywiście, jak zawsze, koniec proszę was o łapkę w górę i subskrypcję. I proszę was, oglądajcie całe odcinki, okej, ze wszystkimi reklamami. Dajcie mi się najeść, no ostatnio mi się coś schudło. To mi się nie podoba, ja muszę przytyć z powrotem, dajcie mi pieniążka. No daj drobniako, no daj, widzę, że masz tam 5 zł, daj te 5 zł, no okej. Dzięki i do zobaczenia niedługo w następnym odcinku. Czołem!